Ostatnia runda w tym sezonie Grand Areny 3v3. Zerknijmy, kto tutaj na mnie czeka. Mr. Wins, R2 Destroyers, 13 milionów 95 tysięcy. No tutaj można spodziewać się, że będzie wszystko. Matki chociażby widać, Morgan również. Zobaczmy, jak tam reszta Night Sisterów i Night Sisterek. No są, jest truperek. Jeden, drugi. Enok też widziałem, że ma, ale gra nim raczej w ataku. No i Morgan jest z Omikronem przede wszystkim. 307, no nie jakaś super szybka, więcej health niż prota. Zazwyczaj raczej troszkę odwrotnie. Stara się przynajmniej, większość przynajmniej jeden set protection. No tutaj ma defense akurat. No to cóż, wszystko jest. I wszystko tutaj będzie. Zobaczmy, co nam boty powiedzą. Relik 5. No postaci mniej, ale widzicie, co się dzieje na reliku 7. 145 postaci. Troszkę mniej ma na 8, co ciekawe. Na 9 tylko 4 mniej. Mody. 6-okropkowych ma mniej. Plus 10 speed mniej. Plus 15, plus 20 i plus 25 ma mniej. Szczególnie dość mało tych 25, więc możliwe, że konto ma dość... Znaczy świeższe niż moje, może tak. Commander Asaketana wolniejszą ma. O 10 wolniejszego Jar Jara. Queenkę ma na takim samym speedzie. Troszkę więcej damage, mniej prot, mniej health posiada. Luten 2 wolniejszy. Matki 3-3-3 speed. Wow, chyba dość szybkie. No i Enok 2-9-4. No to chyba... Znaczy no, widać, że szybszy niż ja, ale ja mam tylko gear 11, jak będzie 13, to będzie trochę szybszy. Co mamy, jeżeli chodzi o hotbota? 57 omikronów, 68 poza Grand Areną. Znaczy, przepraszam, 68 w sumie, a te 11 poza Grand Areną, więc no, przepaść, jeżeli chodzi o omikrony, ale jak widać, zdecydowana większość jest właśnie w Grand Arenie, gildia też dużo mniejsza. O, więc tam TW pewnie i TB na niższym dużo poziomie. Ciekawe, czy Raid robią na max. Mody to już wiemy, relików ma, wiemy też dużo więcej, trochę mniej omikronów. Jeżeli chodzi o gielki, no to szybszą ma tylko Rejkę, Eternala i Jedi Mastera Luka. Kluczowe postaci, wolniejszą ma Katsi Luka, Luke bardzo wolny. Omikron jest na Radusie, tylko relik 8 na Piecie. No i zobaczmy, co tam z datakronami. Luten, Matki, Shakti, Master Qui-Gon, Pao, USO, Peridiea, Troopers Peridiei, Edcot, Blokun, Enok, Moff Gideon, Asajj Ventress. No dobra, to wszystko w sumie, co trzeba, to ma. Jak wygląda jego historia Grand Areny? Dużo dość dowiemy się z tej ostatniej rundy, ale nie wszystko, bo punktów nie ma max. Queen Amidala, Boss Nass, Jabba, Rejka, Lord Vader, Jedi Master Kenobi, Kelleran Beck. No i statki Radus, Negocjator, Leia Organa na dole, Jedi Master Luke. Tutaj Grievous ataki i dobitki. No i Great Mothers na dole. Zatrzymało jednego, więc obrona bardzo mocna, ale zmienia, bo jak popatrzymy na poprzednią rundę, to jest Jabba, Dark Trooper, Moff Gideon, którego nie było w ostatniej rundzie, Leia Organa, Boss Nass, Jedi Master Luke, znowu Jabba, Rejka, Queen Amidala, Jedi Master Kenobi, Lord Vader, Aiden Versio, to już na tyle, Tusken Chieftain, Finn, Kelleran Beck na górze, Saw Gerrera na dole z tyłu, Trench też, Radus ma lewo, Negocjator zmienia, bo matek tu nie było w tejże rundzie. Ale gościa nie przeszedł, to ciekawe. No cóż, trzeba spodziewać się wielkich matek Jedi Mastera Kenobiego, tych Gungan, Jabbę, Leia, Rey, Lorda Vadera, więc gielek bardzo dużo w obronie i będzie ciężko to przejść. No z racji tego zmieniłem swoją troszkę obronę i zamiast Lei do obrony wrócił Rejka. No i będę tą Leją Morganą coś próbował zrobić w ataku. No i przejść to wszystko, co on ma. Czy się to uda? Będzie bardzo, bardzo trudne zadanie, ale spróbuję wyczyścić całościowo, a zobaczymy, co on potem zrobi w ataku.
Faza ataku nadeszła, no i jest to, co miał dokładnie w obronie, więc jest dość ciężka sytuacja. Znaczy ciężka, powiedzmy, że spróbowałem się na nią przygotować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Na razie na liczniku zera, więc zaraz wszystko się, powiedzmy, okaże. Mamy tak, Quinke, Jedi Master Kenobi, Lord Vader, Kella Rambek i Reyka. Za to na dolnym polu czeka Jabba, Matki, Bastilka z Masterem, Bosnas i na koniec Leia Organa. Czego by tu zacząć? Dobre pytanie. Może od najciekawszego w sumie pojedynku, czyli tutaj na Matki zagrać. Chociaż może... Może lepiej byłoby najpierw Leję, ale no nie ma tu w sumie prostych walk. I dzisiaj chcę zagrać w ten oto sposób. Oczywiście znam kontrę crew SLKR na ten team, ale sam osobiście chcę sobie zagrać Jedi Masterem Kenobim, a na Leję Organę, że tak powiem, na spokojnie, chociaż Jedi Masterem Kenobim też powinno zagrać po prostu na Leję. Naleję zagrać sobie SLKR-em jak zwykle. Chociaż może niekoniecznie jak zwykle, bo tam SLKR-em będę grać z Haxem, ale to przejdziemy do tego później. No dobra, Morgan ma Omikron, reliki 7 na wszystkich, więc dość wysoko. No to nie jest najlepszy start. A powiedzmy, że początek jest ok. Dobra, ładujmy ultimate. I teraz koniecznie trzeba pokonać Night Sister Spirit. Myślę, że... mam nadzieję, że jeszcze Kat przetrwa trochę. Dajmy sobie speed up. Muszę ładować ultimate. Mam Shen. No stan, co tu dużo powiedzieć, pomaga. Szósty poziom. No niestety teraz jest jak jest. No zaatakuję po to tylko, żeby tutaj oczko zdjąć. Mam Shen. No wolałbym tą Spirit, bardzo bym wolał tą Spirit pokonać. No i to się na szczęście udaje. Dobra, teraz kwestia... O, nie ten przycisk. Tylko ten. Teraz, no niepotrzebnie dałeś damage immunity tutaj, na plokunie, ale raczej potrzebuję na auto zagrać, żeby to poszło. Ale chyba raczej bez auto też by poszło. No może dobra, zagram ręcznie, bo boję się, że kat padnie. Jak padnie, to nie będzie wesoło. Więc nie chcę, żeby on plokunowi dawał damage immunity, nawet jak zaraz padnie. Tylko kat. Mam Shen. Trzeci armor shred. No zaraz kat chyba padnie, ale i tak bez, nawet bez niej to powinienem tutaj dać radę jakby coś. Jeden HP zostało na kat. Już to widziałem u kolegi jednego. Ale 65, więc jestem zadowolony z wyniku bitwy. Następne walki trudne, no to będzie oczywiście Leia Bosna i nie Bosna, tylko Jedi Master Luke. Może zagrajmy dalej z którąś z tych trudnych, bo znowu tutaj bym chciał oszczędzić sobie jakąś gielkę. Zagrać Inkwizycją. Czyli coś, co ostatnio poszło rewelacyjnie, ale dzisiaj to może być różnie, bo wiele pewnie zależy od w sumie modów. Trójka z buffami, szóstka tank. Physical damage, trochę defense, health, special damage, dość dużo protection. To i to może być trochę problematyczne, ale zobaczymy. No to jedziemy. Dobra, cofnięty termiter. Na razie ability block Master Luke ma. Nie ma co się na razie z czego leczyć.
Bastilla może z niego zdjąć ten buff immunity, więc zróbmy tak. Przebiłem się przez bonusowe protection. No to super. Jest death mark i tu. To trzeba się by ich pozbyć. No teraz troszkę się ruszyli. Na szczęście Bastilii nie ma, więc nie będzie miał kto go dispelować. Ja się trochę podleczę. Buff immunity. Znaczy nie buff immunity, chciałem oczywiście ability block, ten wszedł. Dobra, skill, którego nazwy nie można wymawiać. I co? Dało się dispel zrobić i ma ability block. O, tego szukam słowa. Słowa. Nazwy. Debuffa. O, chociaż dobra, przecież ability block nie ma znaczenia, bo przecież on ma tak od tego, od Łata Tambora. Ale bardziej, no troszkę zamyślony coś człowiek. A w każdym razie przede wszystkim chodziło o to, że mu termiter gdzieś tam znika. Trzeba się chyba niestety podleczyć. Może tak, żebym zdjął sobie Daze. Czwarty Armor Shred. No i fajnie. 5-4 też banery całkiem w porządku. No to co? My tu może. Per z orderami. Tank Datacron. Buffy na poziomie trzecim za basic. Special damage, trochę critical health. Dość dużo defense. Ktoś tu special damage atakuje? No, on ma na basicu niestety special damage. Początek może być dość kruchy. Trzeba to przyznać. Speed up, nie? Speed up jest spoko. O, zacząłem pierwszy. Rewelacja. Prawie, super. Chyba tak. I może Drogana się udała pokonać. Nie. Okej. Chyba tu, nie? Pięknie. Dobra, to już powinna być wygrana. No, Haksiu poszedł niestety, ale swoje zadanie wykonał. Czemu dziękuję. Pora pokonać teraz tą leję. Nie on tam grywaj w sumie na trójce. Może byłby lepszy niż speed up, ale teraz to troszkę. No, chcę powiedzieć, że nie zmienia wiele, ale Kru mógłby przeżyć tę walkę, jakby był Tank Revive na trójce. Ale już trudno. Poszedłem w speed up, to jest speed up. No, a niewiele brakło, żeby ten Kru przeżył. Byłby jeden banner do przodu. Dobra, Jabba Gunganinse. Dobra, może od Jabby zacznijmy. No i tu czymś, czym jeszcze osobiście nie grałem, ale sam już to widziałem. Tylko muszę sprawdzić, czy na pewno dobry team pamiętam. Już będziecie widzieć za moment. Syn. Nie tak dużo ludzi gra. Ten team 89%, Stormtrooper i
Droga, czyli bez artu ditu. Stormtrooper. Dobra, i dla niego Datacron jest. Dobra, a jaką trójkę tylko mam, jeszcze sobie przypomnę. Okej, statsy. Dobra, i to się grało tak, żeby Drogan zniknął, a potem on prawdopodobnie pokona Burz Leje. Oczywiście Jabba ściąga Foresighty, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby miał damage, żeby pokonać Burz Leje. A, trzeba było zaatakować Leją raczej tu. Był pewniak, że Drogan ją pokona. A, na szczęście mam wysoki relik na Droganie. Mam blind. No to basic po prostu raczej, skoro blind. Ambush ma, chociaż wiadomo, że to nic nie zmienia, ponieważ ma grid Datacron. Dwójka, no to duże tam obrażenia zadaje. Lej się powoli, ładuje ultimate, żeby ma bardzo daleko do swojego. Nie ma co leczyć, po prostu wbijać dalej obrażenia. Okej. Okay. Jeszcze raz Krysantan. Pięknie. Ładne weszły obrażenia od Drogana w tego żabę. Nie ma co leczyć. Max banerów. Super. Bunganie. Dobra. Czyli to co zwykle. Datacron support. Czyli standard. Statystyki trochę crit damage dużo, 40%. Fajna to walka, wreszcie można powiedzieć nie denerwująca, bo Kunganie właśnie zrobili ich oczywiście specjalnie po to, żeby denerwowali. A tu taka bardzo miła i przyjemna walka. Dobra, i co masz z tyłu, panie? Sol Guerrera. Jest Aiden. Są tu Skeni. Jest Trench i Finn, czyli dokładnie to samo, co miał w swojej historii. Dobrze, trzeba spróbować zagrać górę. I zobaczyć, co będzie. Tu jest najtrudniejsza walka, więc od niej może zacznę. Bo jest jednak dość duże niebezpieczeństwo, że ona no nie wejdzie. Ja czy mam Datacron dla Łata jeszcze? A, tylko Łat przecież jest w obronie. No tak, więc prawdopodobnie muszę zagrać z Armorer. Nie, czy ona się ruszy i czy mi to coś da. A, byłem przygotowany bardziej, że mam młota, którego mam oczywiście w obronie. Więc to troszkę utrudnia. O, se z Bane'em. Ale wtedy nie mam nic na Queen'a i dalej, to jest trochę problematyczne. Paris. Szkoda, że jej nie mam w ataku. ...43%. Strasznie mało, co? Kurczę, fajnie, że z Baris jest aż 85. Ale tejże nie mam. No z Łatem jest tyle samo prawie szans. Prawie, oczywiście. Prawie robi różnicę.
No dobra, no chyba nie mam zbyt dużego wyboru. Pytanie, czy Armorer jest support? Tak, to mogę support do Takron. Sada Takron. Ten łata. Lokun, więc będą stany szły. Prawdopodobnie przez to Armorer nic nie zrobi. Armor Penetration dużo, dużo defense. Jakby Armorera się ruszyła, to by było super, ale może jest duża szansa, że się w ogóle nie ruszy. Wyboru i tak nie mam. Spawnujmy następnego. No tak. Mam nic do leczenia teraz. Po prostu wędzik. Szybki ult. Szkoda, że jeszcze nie mam możliwości odpalić ulta. Dużo by to pomogło. Teraz dopiero. Ale poszli w środek mocno. Chociaż żeby odpalił się Eternal i pokonał tą dwójkę, please. Dobra. No, Eternal ładny damage ma. Jest! No, trzeba to powiedzieć. Było blisko. Niewiele brakowało, żebym tego nie, tej walki nie dał rady. Fajnie. Bardzo jestem zadowolony. No to co, jedziemy dalej z górą. Ja tutaj, że wiadomo co. Fajnie, że tam ta walka poszła. Bardzo. Dobra, nie mam zbyt wielkiego wyboru, a Vampy Datacron jeszcze mi się przyda. Speed up jest troszkę chyba lepszy dla niego niż Peter. Chyba. Dużo defense. Teprota. Ej, raczej. Patrzmy. Jak to wyjdzie? O, Bane pierwszy, to spoko. No dobra, i czy teraz Bane przeżyje? Powinien. A, basic. Idźcie tu. Na razie malutkie bardzo obrażenia. Teraz dopiero się coś zacznie. Za moment właśnie jak padła Assassina i ten się ładuje. O, trochę mu obrażeń wklepali. No, jeszcze troszeczkę zabrakło. Jeszcze muszę trochę wytrzymać. No, złapali teraz trochę Termitero, prawie mi go pokonali. Pierwszy raz przegrałem Bane'em, nie? Na nich. Pierwszy raz. No to teraz jest dość duży problem. Nie wiem, czy będę miał jak ich pokonać. Pierwszy raz przegrałem na Queen'kę. Dziewięćdziesiąt 2%, no to nic 100% nie jest w tejże walce. Czy gdzieś mam treję? Na soła. Jeszcze mam w grze. W tym, że niewiele. Star Killer. Ale to będzie. Dobra, mam Starkillera. Mogę spróbować zagrać nim tu. Ewentualnie wtedy coś może Ciri zrobię gdzieś indziej. Dobra, zobaczmy, czy wejdzie.
Jak nie, to już to pole górne jest pochowane. Nic tu nie zrobię, jak Starkiller też. Sobie. Lampa dzisiaj pewnie się przyda. Będzie musiał zagrać lampa na jeden. Nie mam zbytnio wyboru. Czyli tak. Blind. Na palpiku. Kryl jeszcze nie wszedł na tej rej. Trochę słabo. Muszę zaatakować w rej, żeby Inspire zjąć. Okej. Okay. O, chyba to samo dalej. Okej. Okay. Super. Nie. Nie bardzo się przebiłem jeszcze przez nich. O, Damage Immunity wszedł. Wow, wow, Starkiller. Szalejesz. Szkoda, że mam Healing Immunity, co? Można spróbować Bena pokonać. No tak, akurat Palpik się ruszył. Dobra, Inspired. No, przydałoby się, żebyś w końcu zdjął to Healing Immunity. O, albo pokonał Ray. Siad stan na Kalo. Miło. Statek do leczenia. No i git. Dobra. Starkiller na szczęście zadziałał. Pytanie, czy Sir tu może coś zrobić na Queenkę? Sprawdźmy. Starkillera pewnie nie. 46%. Starkillerem 71%. No nic, muszę teraz siąść i chwilę pomyśleć, co zrobić z Queenem i Dalą. Co zrobić z Seer, ewentualnie gdzieś jakąś może podmiankę udałoby się zrobić. Ale niestety miejsce na to jest niewielkie. Bogi, Elek już chyba nie mam żadnych. Mam Lorda. Lorda Vadera. No nic, z Lordem Seer muszę coś pomyśleć, co zrobić. Będzie bardzo ciężka walka z Queenką. Kurczę, szkoda, że nie weszło, bo jakby ta Queenka weszła, pewnie z całą resztą bym sobie tutaj poradził. W każdym razie i tak chyba mogę sobie tu zagrać Bo-Katan, bo na dole mi się raczej i tak nie przydaje. To chyba od razu sobie zagram, będzie jedno mniej. Z Darth Vaderem. Sprawdzić co? A mam IG Pass normalnie pisane. Niestety ataker do takrony mi się kończą. Może zaryzykuję tego Tank Healer. Czy normalny ataker by się przydał? Dobra, zagram tak. Darth Vader to nie Maul i nie Frown. Może damy radę. Wyboru brak, trzeba ściągać debuffy, Daisy przede wszystkim. Atakujmy Darth Vadera, jeden ataker był mniej. Super. No teraz z atakerem bym tego Royal Guarda pokonał, z tym normalnym. Chyba muszę tutaj debuffy pościągać z paza. Tank Revive, ok. Ściągamy debuffy jeszcze raz.
Dobra, zostaje lordzik. Dobra. Armor set na później. I trochę oklepał mi Bo-Katan. Wszyscy mają dużo dotów. Niestety pas pierwszy raz padł. Muszę debuffy ściągać. No, bez atakera. Poziom 6 odpowiedni. Trudniej się tu walczy. Jakby to był Mal czy Fraun, to musiałbym zabrać wampy do Takron. Dobra, na Edko, znaczy na Beka. Tu mam Malgusa. Raczej nie mam zbytniego wyboru. To jest mocny team. Dobra, ale muszę się lepiej zastanowić. Nie ma co grać tak od razu na pałę, tylko spróbować rozplanować, co tu mogę zrobić. Ale nic, nic mi tam nie pomoże na górze, poza tym, że musi Sir jakoś wejść, jakoś. Więc zagram sobie dół. No, tylko problem, że attacker do Takron mam dwa. Dobra, dwa. To może być ok. Ten drugi wezmę do Sir i zobaczę, co będzie, a na razie zagrajmy sobie Wampą. Attacker. Takron. No nic, dobrze, żeby wam poweszła. Jak nie wejdzie, to już tutaj jej trochę tyle. A na szczęście się ruszył. Damage budować. Termiter zyskiwać. O, blisko jest teraz. Dobra. Dużo damage overtime mają, ale truperek jeszcze ciągle ma drugie życie. Dobra. Bo niezły damage wklepał, ale wampa z kontrami dał radę. No to dało się. Super. Dałeś rada. Dzięki wampa. Tutaj. Pytanie, czy da się na tego Soła jakoś pokonać inaczej niż Treją, bo jak coś, to jeszcze mógłbym Treję spróbować rzucić na tą Queen Amidale. Bo-Katan. Bo-Katan już swoje zrobiła. No Riva wiem, że około 80% ma Seer. Bo nie mam Kala. Chyba sprawdzę w międzyczasie w grze. No tak, nie mam Kala. To jest troszkę problem. No bo Kal sobie leżakuje z Leją. Aul 75%. No to chyba muszę tutaj zagrać Syra na górze, próbować Treję. To jaki team najlepiej? Szkoda, że tego Kala nie mam. Fulcrum ma 66%. Wizarz ma 66%.
Mało w sumie. Spodziewałem się troszeczkę więcej. To jest Commander Osokotado. O kurde, grubo. Maul ma 75. No to raczej Maul. I Attacker na pewno wszyscy grają. Support, co? Tak. Szczęście w statystykach tak trochę miszmasz. Ale wszystkie trzy omikrony. Ma Luten i jeden Momikron ma Soul. No właśnie, na razie się nie ruszyłem i mam blind. Nieźle. No dobra. Wolę raczej w Samonera zaatakować, albo w Kaela. Okej. Okay. Cztery staki i niestety muszę atakować tu. Zapomniałem, że Maliko zasystuje. Łatwo. No tak, bo Maul jest UFO, dlatego działa. A no, to było spoko. Okej, okay, tutaj wiemy, co? Nie ty. Ty, ty. Żolek. Mam do Takron dla Jedajców. Support. Okej. Okay. Protection up za doty. O, do Takron. Daje się dość dobry. No elegancko, że on zaczął pierwszy. Mają ci rajderzy trochę obrażeń. Dobre mody na nich musi mieć. Dobra, leczmy JKR-a i może się uda pokonać Warriora. No dobrze. Jedziemy teraz w Chieftaina. Chociaż niepotrzebnie, bo w sumie go Kalem pokonam. Teraz mam ten drugi basic. Okej, okay, teraz tylko trafić tych dwóch. Tamten nie ma tamta. Ciekawe. Żaden teraz nie ma. Serio. No nic, na spokojnie, 3,5 minuty. Teraz tylko wziąć się, powiedzmy, skupić. I jakoś ich trafić. No, teraz jest ten moment. Na szczęście dwoma postaciami jest AOE, które może ich pokonać. Trench. Na Trencha Jedi. Czy Luke jest w stanie coś mi pomóc z Queen Amidalą? Bo jak coś, to mógłbym tutaj Lorda rzucić. Niestety będę przewijał dość dużo tą Queen Amidalę. Team jest ciężki, naprawdę. Szukam jakichkolwiek opcji. O, Sina, nie Win. Nie. Dobra, no to co? Hermicik. I według historii na SWG HGG dobrze sobie radzi Old Ben. Tak, Chrono dla Jedi już nie mam. Tanki niespecjalnie mi pomagają.
Powiedzmy. O, to może będzie okej. Okay. Ten ma support, nie ma Łota Tambora, więc tyle dobrze raczej. Zaczynam. No to super. Jeszcze cofnijmy Intermitter. Pięknie. Się tantować. Django nie powinien mi Luka jeszcze pokonać. No, chociaż to troszkę przeszkadza. A Newt pokonany pierwszy raz. Django można atakować. Dajmy teraz tego tamta. Dajmy Jedi Training obu panom. Ach, no. Już myślałem, że to będzie pokonanie Django. No nie. Dajmy debuffy, leczmy się. Każdy banner zawsze może być. Na wagę złota później. Okej. Okay. Pozostał Finn. Fina, Apra. Oczywiście. Mam dla ciebie Datacron. Zawsze nie wiem co lepsze, czy Termiter, czy Speed Up. A zabiorę Termiter. Chyba Termiter będzie lepszy, szczególnie dla nich na starcie. No, dobra, zobaczmy, czy moi wystartują przed nimi. Jak już ruszy się Apra. Elegancko. Easy. Raczej. A teraz Retribution. Wyborów brak. Armor set na później. Spelował się. Leczonko i duży hit. Pięknie. Tu się udało wyczyścić. Pytanie, czy uda się górę. Zacznijmy może od tego beka. I tak muszę go kiedyś przejść. Tak? Nie, Bastila. Według historii nazwy go GG, tak? Annihilate, nie stan. Okej, tank, revive. Każdy z nich na starcie revive dostanie. No dobrze. Może też sobie zabiorę tank revive. No najlepiej byłoby pokonać Etkota. Ale mają speed. Czy to jest can be evaded? Dobra, szło. No dobra, skoro powiedzmy los chciał, że Window jest najbardziej poobijany, to się za niego zabiorę, bo jest przecież tam tank revive, chociaż teraz stun się odpalił. Z wyboru brak. Obijają tego Revana. Mocno. Deathmark? Nie, nie, to nie jest liderka przecież Revana. No tak. No, troszeczkę, ale zabrakło. A, jeszcze nie. Teraz się trochę wyleczył. Znowu wyborów brak. Ach, chyba idę w tego Edkota.
Teraz on ma mniej wszystkiego. Na szczęście Kelerampek no nie podleczył go, bo miał Doubt i Shock. No serio? Teraz udało się. O, czyli miał chyba Shock, dlatego nie wyleczył się do fulla. Nie, no przecież Tank Revive powinien chyba mu pomóc. O, Tank Revive zadziałał dopiero tu. Ciekawe czemu na Adkota nie. Ale nie będę się nad tym teraz zastanawiał, bo nie bardzo jest na to czas. Trzeba pozbyć się pozostałych. 3 minuty zostają. Pewnie bez problemu przejdę, ale to ciekawe, że nie zadziałał na tym Adkot Tank Revive. Może on nie jest tym. On nie jest może po prostu tankiem. Tyle. Dlatego nie zadziałał. Znowu trochę blisko, ale brakuje cały czas. Szok na żadnego nie wszedł. Super. Teraz dwa razy Beka pokonać. Aha. Może być też tak. Triumvirat. Wiem, że jesteś w stanie to zrobić. Znaczy dobra, nie, to nie jest Triumvirat. Jeszcze raz zerknijmy na SWGOGG. No, zwykły Triumvirat, totalnie nic. Tutaj 56% szansy. To jest coś. Fajnie, jakby tą trają poszło. Bardzo fajnie by było. Chyba w immunit na start. Wiepkę boli. No nic, no, nie mogę się z tym wstrzymywać, mimo tego, że on oczko ma. Miał. Aha. Savage teraz powinien chyba coś tantować. Zmniejszmy cooldowny Nilusowi. Chociaż wiem, że niewiele to daje. Goj, no traja chyba dentka. Savage niestety bawi immunity. Teraz otantował na szczęście. O, dostał strzała niezłego. Raczej nic tu nie zdziała. Tak. Niestety nic. To nic mi nie daje. Bo ona ze spawni nowego. Niestety nic z tego nie wyjdzie. Zastakował sobie Nilus Health, ale niestety jego przyjaciele za szybko padli. Chyba niestety nie. Ciekawe, czy Moff Gideon by to sobie poradził. Tak z ciekawości zerknę, bo mnie to interesuje. No, trochę szansy ma. Chociaż Bane miał oczywiście więcej. Dobra, no spróbujmy coś lordem. Malak mu nic nie pomaga. Chociaż Malak może trochę przeżyje. Tylko tutaj będzie pewnie timeout po prostu. Ale jakby kogoś sklepał lordzik, no to by było spoko. Problem jest taki, nie mam już atakerów. Patrzę, czy są jakieś datakrony, które mogą mi coś dać. Tank Revive. No dobra.
Grid może tak nie troszkę pomoże. No zobaczymy. No muszę tutaj na pewno zagrać szybko, powiedzmy. No szkoda, że mało trochę tego health zabrał. Znaczy health protection, bo ma bardzo dużo protection decoy. O, Lord tylko bity mocno. Wow, moja guard. Grid mu niezbyt pomógł. Brak. Dobra. Damage overtime'ów oczywiście im nie nakładam. Oni chyba natychmiastowo dispelują. I został sam Lord. Wow, sklepali Lorda. No Lord niestety jest tą gielką, która na nich nie działa. Ale nie mam atakera do Takronu. Ale to nic, no jak już to Beskar jest coś w stanie im powiedzmy zrobić. Takrony takie, które totalnie nic mi nie pomagają. A nic, rzucę sobie. Ostatni team. Niestety mogłaby dzisiaj piękna Grand Arena, ale niestety dziś nie dał rady Bane na nich. Trochę pechowo. O! On przez Foresighty też da radę targetować. Nieźle. Kości zostały rzucone i Beskara nie ma. Tyle. Niestety mogła być dzisiaj świetna Grand Arena, ale niestety zatrzymałem się na Queen Amidali. Niestety mocne. Mocny to jest team. Gungan mam już w obronie, ale Gunganie chyba i tak też nic by im nie zrobili. Skeni, Night Sistery chyba nic nie robią, a rzucę sobie tak z ciekawości tych skeników. Dostawali cały czas stany, to by było spoko, ale no na pewno to skeni by zrobili dużo więcej, gdybym miał Omikron oczywiście na Riderze. Nawet się nie ruszyli, niestety. Dobra, tyle. Więc dzisiaj na 99% jest niestety przegrana. Bo niestety, kurczę, tak fajnie poszło. Tak mogło naprawdę fajna Grand Arena dzisiaj być wygrana. Ale niestety Queen Amidala zatrzymała. Ja myślę, że mój przeciwnik raczej powinien przejść to, co mam. Bo gielki na pokonanie Reiki i Jabby ma. Więc raczej po prostu przejdzie i przejdzie trzy pola spokojnie i wygra. Więc dzisiaj raczej przegrana, ale cóż, trzeba posiedzieć i chwilę poczekać, co zrobi przeciwnik. I jak widzicie, przegrana, przeciwnik przed samym końcem dograł. No i zobaczmy, jak ta sytuacja tak wygląda w szczegółach. Mamy tak, pierwsze pole bez problemów. Pole górne też bez problemów. Na statkach w topa na Lewiatanie. A dołu nie ruszył, ponieważ nie musiał, więc no ciekawe, czy by był w stanie dokończyć, ale chyba przez to też, że na tyle późno grał, to nie dokończył całości, ale jak wiemy, już nie musiał. Więc cóż, niestety, tym razem Queen Amidala zatrzymała, ale to cóż, pierwszy raz się zdarzyło, a no Bane jednak 100% nie ma na to, żeby ich pokonać, więc trudno. Ale najważniejsze dla mnie to jest to, że oczywiście
Kyber 1 pozostałem, jest trochę zapasu, więc no, łatwiej może powiedzmy będzie zacząć następny sezon 5v5. No i oczywiście teraz będą zbieranie Datacronów, ponieważ Conquest ruszył. A najważniejsze też to, no, że codziennie te 260 kryształów za Kyber 1 będę dostawać, no i nagrody też za Kyber 1 otrzymam, więc tam znowu trochę kryształów wpłynie. No i co, tyle jeżeli chodzi o samą Grand Arenę. Na samym koniec jeszcze tylko dobrze znany postscriptum. Jak zwykle zaraz pojawi się film z tego, co w danym miesiącu robię. Dzisiaj akurat pierwszy i wrzucam Grand Arenę, więc ten film się pojawi jutro. No i wreszcie na ukończeniu mam filmik o tym, z tej serii, jak ta postać działa o Inkwizycji. Już wkrótce on się pojawi. Planuję go na prawdopodobnie piątek. No i zobaczymy, może jeszcze się uda przed następną Grand Areną jeszcze coś wrzucić innego, ale to jeszcze zobaczę. Na razie właśnie chcę dokończyć tą Inkwizycję, no i będzie co w tym miesiącu robię, a dalej to się zobaczy i później oczywiście jak tylko ruszy Grand Arena, no to Grand Arena będzie jak zwykle. Cóż, tyle dzisiaj, jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to można zadawać je w komentarzach. W opisie do tego filmu znajdziecie też link do serwera Discord, na którym można z innymi ludźmi pogadać. A na koniec, jak widzicie, 556 miejsce, więc całkiem nieźle. Prawie to 500 wbite po tym sezonie, więc poszło naprawdę rewelacyjnie, ale no, coraz mniej ludzi w tym Kyber 1 jest. Ale to cóż, trzeba próbować walczyć, żeby w tym Kyber 1 potem też pozostać. Tym razem się udało, dużo wygranych naprawdę było. To, że teraz dwie przegrane, jedna wygrana, to nic. Bo poprzednio miałem 5 wygranych, jedną przegraną tylko, więc w tym sezonie tych wygranych jest więcej niż przegranych, więc jest naprawdę bardzo dobry sezon. Nic, to tyle. No i widzimy się w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.